Witajcie ludzie, z tej strony Zichu. Dzień dobry. A my znowu gramy w Kolebota. Tutaj będzie to, a to chyba było, ale po prostu rozpocznę. Czy ja to kojarzę? Chyba zapisaliśmy albo coś. Tak, i tu mrówki chyba będą nas w nas napierdolać. Z tego co pamiętam, znaczy osy i mróweczki. No, pamiętam. Stój! Tak? Pewnie nadciągają, dobra. Będziemy wczytaj. O, to wczytaj. Yes. Jesteśmy tu. Zrobiliśmy gówno. Tym. Tylko coś jeszcze przeje. Dobra, mogę grać. A, zapomnieliśmy o czymś, podłączenie czegoś. A. B. Czekajcie, ZW. Nie musisz. Albo jak nie? Albo musisz. ZW chwilkę, zaraz bedem. O, welcome back. Kurde, tylko co pamiętam, że jak się naciśnie ten klawisz podczas tego, to... A, nic nie ma. Czy on ma czarny ten z przodu? A, nie, to tak dziwnie wygląda. No dobra, co my tu mieliśmy zrobić? Pokażę nam girę swą. O, trzeci klucz. A, po prostu jest ten. A, że... A, wydobycie... Aha, Wester. Aha, to jest. Aha. Ten. Dobra. To jakoś to poszukamy. To po prostu nam czas szperacza, tak? Tylko wyprodukujemy. O ile go nie zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy, dobra. Tyle, że pierwsze nam trzeba będzie te. Kurwa, jak to się latało? A, shift, dobra. Pierwsze nam będzie trzeba klocka. Klocki mamy tam. Przyniesiemy je, bo mamy czas. W ogóle czekajcie chyba. Mamy w ogóle metal. Chuj ja to robię, pytam się. Jedziemy. Raz, dwa. Pierwszy zrobimy chyba bucika, który będzie nam przywozić to. Chyba najlepiej na kółkach? Zobacz jaki teren. Albo latający. Teren jaki jest. Co jaki jest teren? No wszędzie. Latającego kutasa zrobimy. Chyba. Tyle. Dobra, będzie latający fiut. Latający ten. Nie. Czego nie? Szperać, kurwa, wiesz co to jest? No to, ale mi trzeba tego. Albo dobra, zrobimy latającego szperacza. Bo metal chciałem, ale tak to będę z buta chodził. No dobra, zobaczymy. Już idę po tej jebaną baterii. Mam nadzieję, że już ma program jakiś. Znając życie, będziemy musieli z tym kutasochraniaczem podjechać pod grzybki, ten to znajdzie i my będziemy zadowoleni. I w ogóle, i w szczególe, i super, bombastycznie będzie. No, szperaczu, miej program. Chujowy, nie taki chcieliśmy. I będziesz teraz nam latał jak gówno. Dobra, weźmiemy teraz ludzika, gdzie jest bezpiecznik u grzybów. Powiem to, że chyba nie trzeba aż tak, no, blisko, daleko od tych grzybów. Mamy je tutaj. To po prostu jakbym je walnął. Powiedzmy, ale tu terenu nie ma. Czekaj, czy to, a nie, ja wiem, nie chcę sprawdzać. Bo mnie ciekawiło, czy to mogłoby nas zabić? Znaczy... Wiesz, to głupie pytanie, dobra. Nieważne. Tu tego nie ma. Ostatnio było w wodzie, to po co ja tu wchodzę? Tu mamy dużo baterii. No to tu przyjedziemy raczej. To wezmę cię. Szperaczu. Szperacz, polecisz tam.
Coś masz znaleźć, bo jak nie znajdziesz, to tak ci kopa w dupy zasadzę, że hej, że but mi tam utknie. Ale lecimy, mam nadzieję, że coś znajdę. Nie blisko, ale i nie za daleko grzybków, halucynków. Kurwa, w ogóle tu teren taki chujowy. Taki krzywy. No może gdzieś tu jest, bo tu są te kurwa te. Ale patrz, jak tu krzywo jest. Weź mi tu równy teren znajdź. Chociaż tu jest w miarę. Czekaj, wezmę ludka. Ziomeczku, chodź. Tutaj gdzieś. Jest. Poskanuj mi. O kurwa, ale krzywo. O ja pierdzielę. Ale tu jest taki prosty pasek. Może się nada. Nada się może. Także zrobimy tu. Puk. Znajdź coś, please, kurwa, weź. Powiedz, że tu jest klucz. Nie ma. Okej, okay, tu też było dziś prosto chyba. Gówno. Nie no. Powoli zjeżdżam. Ale my tu jeszcze poszukamy. Blisko grzybów. Ej, ale nie tak, żeby one się na nas zwaliły. Tu jest w miarę teren. Kopalnia nie jest zazwyczaj duża. To jest takie gówno, co nie, to może się nada. Chodź. Tylko proszę, nie daj się zabić. I tak jestem za blisko tych grzybków. I co? I gówno, dziś tu może. Też nie mam, a to ciekawe. Wow. Okej. Okay. Nasz ziomeczek w tym wypadku musi polecić sobie może tu. Ty, a może na tej górce. Zobaczmy góreczkę. Taki teren, taki o. Też taki chujowy. Normalnie żal. Dupę ściska. Jak odbyt tygryska. Ale zobaczymy tu. Stanę here, wezmę tego, polecę też tam. Nie jebnę się o drzewo. I zeskanuję tę oto powierzchnię. Do dupy, kurwa. Co za gówno. Nie mam pojęcia, gdzie ty szukać. A coś zobaczę. La. Zjebały się? Nie. Jak myślisz, gdzie to może być? Nie wiem, porozglądaj się tam, gdzie jest więcej grzybów, bo tu chyba nie. Bo ty rzuca, że tu jest mniej grzybów. Chuj go wie. To gdzieś tam było, coś tam pamiętam, co? Może. Aha, to sobie polecim. Kurde. Polecimy. A tu co było? Tu było nic. Nie. Drzewka i ogólnie gówno. A tu? Nie, tu też krzywo. Chociaż? Dałoby? Czekajcie, w ogóle tam dziś nie byłem. Polecimy dziś tam. Tylko mi tu nie dżiryja. O, w ogóle coś tu znalazłem? O! Kurwa.
Kostka Uranu. Rzecz, o której marzę. Nie mam czasu budować takie gówna, jak chcę klocka znaleźć i spieprzyć. A wykrywaczy, znaczy takich dalekich na odległość, to tu nie ma. No chcę tą górę przelecieć. Tylko bez skojarzeń. Musi teraz chodzić jak debil. I raz, dwa. No kurde, taki ubity śnieg. Nawet nie ubity, on się ślizga. Kurde, jak z kostką uchodzi albo z klockiem, to tak oddycha. Ty? Nadałoby się... Ty, tu nawet równy teren chyba jest. Dałby radę tu? Może. Jeszcze coś zobaczymy. Ty! Nawet uszłoby. If you cię cover me. Znaczy follow me. Znaczy... Chodź. Wrócimy naokoło, bo bezpieczniej. Naszym samolotem. Tylko ciekawe, czemu baterii stres. Zresztą jebać go. Czy oni chcieli szperacza? Nie wiem. Zobaczymy. Tak. Ciekawe, czy będzie się mógł pod górkę, bo... Tak... On gdzieś z prawej jest, nie? No widzę, ale tutaj jakoś widzę przełęcz, że da się przejechać, bo i tak ledwo co się porusza. Czyli, że mu bateria padnie. Będzie robić trzeba akcję ratunkową. Kurwa, jakie góry. Ja ci jaki żal. Chyba nam sprzęt utknie. No, chyba kurwa się wpierdoli w jakieś gówno. Jebać, zostajesz. Nowego zrób, mamy dużo tego tytanu. Dużo. Czy tylko... może po baterię tam popierdolić? Co mu przynieść te kręcznie, no? Jasne. No, tu chyba trzeba tego gąsienicowego albo tego robaczkowego, widzę. No, robaczkowego chyba prędzej. Tylko czekaj, wezmę tu pierdolne flagę, żebym się nie zgubił, bo wiem, że gdzieś to tu jest. Ale... O, wysrał się. Okej. Okay. Lecimy. Kurde. Damy radę. Się nie poddamy. Tylko się nie ślizgaj na kamyczku, bo to żal dupę ściska. Normalnie jakby jeszcze mu... Jeszcze baterię tą uranową przydałoby się zrobić. Po co? Żeby była. O, bierz tego. To? No kurwa. No dobra. Będzie z buta zapierdalał trochę. No a masz robocika? No nie. Grzegorz, że chyba nurek, ale to jakiś taki niedorozwój. Zapierdzielaj. Lepszy śpiesz. Ale będzie teraz ten stękał i normalnie aż dziura w gaciach mu się zrobi od wysiłku. Zaraz pierdynie. Normalnie lol. No. Jedź szybciej, bo już mi się nudzi, kurwa, ta zjebana misja, której pewnie nie wiadomo co chodzi. Jak tam nie znajdę tego gówna, to już nie wiem. Będę musiał chyba po jakimś w jednym z kątów mapy, to pewnie będzie. I tak, zrobimy szperacza tym razem. I będzie... O kurwa, jeden ten. Tym razem będzie to... Taki chuj na nóżkach. Nóżkach czy gąskach? Nóżkach. Myk. Myślałem, że doleci, jednak zrobili taką górę, kurwa, na całą mapę, że nie przejedziesz. To. Ludziku, weź mi to. Co ja z tego mam zrobić? Tego latającego fiuta, tak żeby, wiesz, zabrać gówno. A, żeby zbierał klocki. A, to na nóżkach też zrób tego fiuta. Żeby klocki zbierał? Tak.
Ciekawe, co by było, jakby bateria mu się skończyła, bo też nie wiem. Czy da się tutaj naładować? Spróbuj zrobić ten fabrykę paliwa, ale to sensu nie ma. Ale tu powinno działać, bo patrzcie, chociaż niby niebo zachmurzone, to może być chujowo. Dobra, to tym cfelem chyba już tam pojadę. Tam, gdzie jest plusik. No. No kurwa, bez sensu to działa. No. No, tu jest jeszcze bateria jest. To nie umrzemy. Chyba jakby tak na prostej to raczej będzie najbardziej oszczędnie, co nie? Po prostej. No, bo dojedzie, to ma kurwa te... No. Nóżki. No, działa bez sensu, ale kurwa spoko. I z górki, tak podobno jeszcze gorszy dźwięk wydaje. Ale nie wiem, bo nie sprawdzałem. Znaczy, teraz głośniki mi ledwo co działają. Ale to tam. Gra za bardzo ściszona. Znaczy, nie, jest dobrze. Znaczy, jak się obrabia film, to jest raczej dobrze, bo ostatni odcinek, co oglądaliście, to był dobrze, co nie? No nie, no, to dobrze. Powiedzmy, na start, myk. O, dobra. Znajdź coś, please, weź, no. O, co to jest? O, kurwa, znalazło. Jaki zbieg okoliczności. Tak? Nie wiem. Yes, dobra. To co nam... A, teraz tam trzeba... No bierz, buduj, kurwa. Trzeba nam kostkę tam przewieźć. To pierwsze trzeba zbudować takiego... Kopalnię jeszcze tam trzeba zbudować. No. Będzie to, ta? No. No kurwa, ile roboty. Ten niech może pójdzie po tamten, czy nie? Po baterii niech pójdzie. Wyleczysz się, kurde. To wezmę, bo już nam niepotrzebna. Jest tu, można zbudować ten, researchowy ten? Jak chodzi, kurwa. Jakby coś mu z nogą było. Co zbudować? No, doładowanie bateryjek. Chyba nie. Patrzyłem na jego girę. Dobra. Ty. Collect titanium. Now. I czekaj. I teraz tak. Co ja chciałem? Co jest ładowarka, gist? To jest to. Tyle, że na jego girze pisze, jak byk. Chyba. Tu. Źródło energii, brok. Chociaż to pod glebie. A powierzchnia? Atmosfera, wiatr. Nie wiem. No ile można wybudować? Ale to, dwa. Ale to tak ryzyk trochę. Gdzie to poszło? Gdzieś tam. Okay. Przydałoby się, wiesz co, może zrobi się też ten, fabrykę uranu. Żeby na baterii dłużej wytrzymało gówno. No, to ty przynieś tamten wypierdek. Z tego co widzę, to chyba mój przydupas już wraca. No. Ty jest znalazł bliżej, dobrze. To my to poprzynosimy, będzie zajebiście, co nie? Teamwork is magic. Super, pięknie, prawda? Ogólnie z tego co widzę, to cały odcinek zeszło na nic nie robieniu. Ale my to skończymy, my to rozjebiemy. My ich składzimy. Skończymy, tak? No, cza. Bo co ja będę, kurde, będę się rozczulał nad jakąś jedną głupią misją. Patrz, i myk, klocek, poszedł. O.
A tu zbuduj tą elektrownię atomową. Tu zbudować? No, a co? No dobra. I weźmiemy naszego tamtego kutasa, niech pójdzie po tamto, tylko nie wiem czy to... Ja się kurwa to trzęsie. No. Jaki stabilny budynek. Ten klocek już będzie na wybudowanie kopalni. To postawimy go right here. I niech tylko przyjedzie nasz ten oziomeczek. O, patrz, nawet bateria mu nie spadła. Dobrze, dobrze. Stop naciśnij. I idź potem. Tam gdzieś, co nie? Gdzieś chyba w lewo, czy nie? Nie, tam gdzieś. Chuj, nie wiem. No gdzieś tam był. Kurwa, nie wiem, ale gdzieś tam raczej. Znaczy mi się tak wydaje. W takim jakby kraterze śnieżnym. To jest dużo kraterów. No. Tego nie szukamy. Tutaj tego też nie widzę. Jest. Śnieżnym. No, na samym dole jest trawka. Oh yeah. O, tam nawet drugie widziałem. No. Ale nam niepotrzebne. Tylko jedno nam starczy. Dobra. To już praktycznie mamy wszystko wyjebane. Bo ten se weźmie to, myk, pyk i załaduje kurwa, się na maksa. Te urządzenia są w ogóle bez sensu. Ma tylko jedną łapkę. Dlaczego nie ma czegoś? Transporter... Koksu. Nie, transporter ciężarówkowy, żeby, wiesz, kurwa, by się ładowało dużo. No. A nie, po jednym, kurwa, trzeba nosić jak jakiś zjem. Ale to może baterii by więcej zużywała, bo wiesz, więcej koni mechanicznych by musiała to mieć, albo coś w tym stylu. No weź, ile taki klocek może ważyć? No wiesz... Z 500 kilo najwięcej, no i co? No i to taka ciężarówka by siły nie miała. Rób mi to szybko! Ustaw się tyłem. Jak tyłem? To niech będzie tak. To już sobie wyjmij to z tyłu. Operacja wyjęcie sobie odbytu. Jak teraz mi powie, że nie może tego dotknąć, to mnie szlak trafi. Dzięki. Sobie wsadzę teraz to w dupę. Oh yeah. Ach, no i jedziemy. Biorę swojego klocka. Jadę tam. Szkoda, że ten koleś nie może wejść na to. No, ale tak wiesz, transport, tak jak to było w Colobot MLG czy coś tam. No. Ach, to by było za piękne. By było tylko ten zakręt taki ostry. Ach, aż chyba sobie to jeszcze raz obejrzę. Colobot MLG. Yes. To dobrze zrobione. No. Znaczy... zrobione dobrze gdzieś tak w 70%. Że jest bardzo dużo dobrych elementów. Film zawiera takich MLG-owskich. Ale jednak czegoś mu brakuje. Momentami brak mu dynamiki, a w filmach MLG właśnie dynamika to podstawa. Taka dynamika, że mózg rozjebany. Czyli wiecie... Rozpierdol w skrócie. No i na przykład nasz Ludek nie musiałby się męczyć przez górę, tylko by kurwa usiadł sobie na naszym tym samochodziku owadowym. Kurwa. Troszkę blisko przeszedłem obok tego grzybka. Tak sobie uświadomiłem wtedy. O kurwa. I całe życie prawie mi przed oczami przeleciało. Ale nic. Lecimy tam chyba. Nie, tam. Już bym kurwa poleciał. Tutaj widzę najmniejsze tego. Rozpędź się. I wchódź! W Akasie. Na Tatry. No. Jakieś chujowe te górki, kurwa.
I takie nierealne one są. Takie małe. No, taki kurwa, co to jest? Pagórek taki nagle wyjebany w powietrze. Dobra. Co to było? Kopalnie chcieli. I tu ma być ten klucz zakopany. Kurde, nie. Zobacz telewizję przy okazji. Dobra, cele misji mamy takie, że. Przekażemy przed odlotem, zabierz pokład statku kosmicznego. Robota, osłaniacz oraz nurka. A, czyli spok. Dę. To my już. Lecimy. Zobacz, jak wierci. Nie, to nam do szczęścia nie potrzebne. Jest. No właśnie, kurwa, trzeba chodzić po tych takich jakby szczelinach drogowych. To kurwa nie do końca. No. No mówię, dla niego by się przydał łazik, coś takiego, w czym mógłby debil jeździć, a nie, taki nie ma, schodzi i nawet chodzić nie umie po Ale górach. czekaj, czekaj. Na tym, na Księżycu było takie gówno, w którym mógł jeździć. Ano? To też pamiętam. A tu niech sobie lata. Aż mu zwiędnie. Dobra, to już wykry... No, jest klucz. Niech teraz, kurwa, tylko spróbuje nas zaatakować jakieś gówna, to mi szlak trafi. Nasz stateczek jest tam. Prosto na niego. Do ataku! No i nasz odcineczek na tym się zakończy. A jakże? Niech tylko dojadę tym gównem i będzie spokój. O! O! Pół roku później. Ciekawe, czy pod takie strome wjedzie. Może. Dobre gówno. Gąsienica by... Się zesrała. No, wolno by w każdym razie chodziło tak. Tak ledwo co by tego... koks spalała. To grzejus. A tutaj patrzcie, co mamy. Co pierdolek szalony. Prawie stałe tempo. No. A tu w naszym tym klocek się skończył. Wymień ten i polecimy z wież. A, słaniaczem. Ach, ty to masz kurwa pomysły. Będzie fajnie wyglądać. No, no, no. Popchaj go trochę. Wiesz, dasz mu swoją baterię. Tylko czekaj. Ludzik pewnie blokuje, nie? Słuchaj, dupsko. Dupsko. Szperacze nie chcieli, co nie? Nie. O, że tę, że tę. Dobra, jakoś się przesuwa. Du. Starczy. No i tak. Robimy taki myk, że... Nie, z przodu najpierw niech weźmie. Kładziemy tu. Bierzemy to. I wstawiamy to. I Na teraz... maksa. No. Lecimy. Haha. Ale to fajnie wygląda. Patrzcie, jak to super wygląda. Tarcza antyrakietowa. Nic nam nie zrobi. W tym czymś pociski się rozpuszczają jak woda. W wodzie. No i na tym się O chuj. skończyło. O, króla obcych. Podobno po tym jest koniec. Koniec w ogóle gry. Także łohoho. Pewnie na to zejdzie z odcinek albo dwa. I będziemy mieli wyjebane. Tutaj podobno zrobimy jakąś taką broń, taką wyjebaną, bo mój ziomeczek to coś tam mówi, co nie? Aha, takie coś tam. No i zobaczymy, co z tego wejdzie. Jak zdobędziesz czwarty klucz, otwórz skrytkę i uczyń planetę bezpieczną dla ludzi. Co kurwa? Bez sensu, ale okej. Okay. Dobra, ale na to będziemy kończyć, także z tego miejsca ludzie się będę z wami żegnał, więc subskrybuj, szepkaj, się góry, dobry komentarz, ja was proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików z tego gry, nie grając się tam, czy się z wami żegnam. To się z wami żegnam, czyli Nunara.